Cześć wszystkim, z tej strony Brawly, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 3. Znajdujemy się w mieście Bakaresz i oczywiście wypełnimy sobie kilka misji, aby nabyć reputację. I zamknij, kolego, mordę, bo mnie wkurzasz. Dobra, pogadamy z nim. Poznał swojego wroga. Tak. Witaj w Bakareszu. Nazywam się Amul. Jesteś czarnym magiem. Masz tu ładną świątynię. Tak, pewnie chcesz ją zobaczyć, ale nie wejdziesz do świątyni bez mojej... A czego oczekujesz? A jak sądzisz? Szczegóły musisz ustalić. Aha, muszę nabyć reputacji, dobra, to... Jesteśmy ludem wybranym. Pójdziemy, powiedzmy... Władza dla Beliara. Do jakiegoś kolesia, aby wypełnić misję, tylko naprawdę nie wiem, gdzie mam teraz iść. Powiedzmy, pójdziemy do Achmeda, nie? Ponieważ to jest wojownik, z którym walczyliśmy i oczywiście skopaliśmy mu dupę ostro, także nie. Nie, tu już wychodzimy z miasta, to raczej tędy też nie. Dobra, pójdziemy, powiedzmy, do tego kowala, czy kimkolwiek on jest. Tylko nie A, z nim nie można pogadać. A może Hernando? A, z nim gadaliśmy już. Kurczę, tu kogo ja mam tej misji wykonywać? Dobra, pójdziemy jeszcze dalej, ponieważ tam też można wejść. Iść. O, pójdziemy do Carlosa. Witaj, jestem Carlo. Jaki? Na razie nieźle, chociaż... O, fajnie! Co? Wciąż jest tu paru niewolników. Słuchaj. Aldo ma bzika na punkt. Kupił ode mnie kilku niewolników, którzy pracują. I? Chodzi o to, że ruiny. Niewolnicy. Dopóki ruiny nie są bezpieczne. Rozumiem. Tak, zrób to. Jeśli. Tak, ruiny. A nie powiedział mi, gdzie są te ruiny. To jest właśnie najgłupsze. What the fuck? Mowa o Aldo, tak? Dobra, pójdziemy do Aldo. Może on mi coś powie o tych ruinach, chociaż wątpię. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas. Władza dla Beliara. O, tam jest jakaś dziura, nie wiem czy cokolwiek to jest, ale dobra, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że o tą ruinę chodzi. Oby. Bo się wynerwię. To ruiny są? Nie, jakieś pełzacze, kurde, nie. A bo to o te pełzacze chodzi. Dobra. To wybijem je. Gain! Pełzacz, pełno pełzaczy do cholery. Okej. Okay. Ale bym dostał, ale fuks. No chodź tutaj, chodź. Giniesz. Dobra, kolejny. O, mamy tutaj... Roski poranne, które oczywiście uwielbiam. Poczekajcie sobie troszkę, przyciszę ten dźwięk, który mnie denerwuje tylko. No i dobra, roski poranne weźmiemy. Poczekajcie, jeszcze muzyczkę, bo muzyczkę mam wyciszoną. O czym ja zapomniałem całkiem. Przepraszam, wybaczcie mi, ale zapomniałem całkiem. Nie zwróciłem uwagi na to. Ale okej. Okay. Coś tu do mnie idzie? Czy mi się wydaje? Tak, idą kolejna dawka pełzaczy! Do boju! Dobra. Pyk! O, problem w tym, że nie mam już many. Dobra, weźmiemy sobie miksturki many. Dwie. I je szybciutko wybijemy. Miejmy nadzieję, że się nie zaatakuje mnie! Nie, zostaw mnie. Udało się. Dobra. Bierzemy czwóreczkę, leczenie i się leczymy. Oby o to jaskini nie chodziło, bo jak nie, to się zdenerwuje. Delikatnie mówiąc. Gniazdo pełzaczy. Wow, 15 reputacji aż dostałem. Nieźle. Jeszcze 35 i będę mógł spokojnie to miasto podbijać. Mógłbym to zrobić już teraz, ale po prostu chciałbym wykonać wszystkie misje, które się da. Żeby było ogólnie fajnie, prawda? Dobra.
Tu mamy magiczne korzenie, które też weźmiemy ze sobą i pójdziemy w górę. Wow, tutaj raczej nie można wejść. No i tyle, dobra. Teraz się wrócimy. Do Bakareszu. Się zaciąłem troszkę, wybaczcie mi. No dalej, idź. Bez idź, leć, leć w stronę słońca. O, kto to za koleś? Dobra, pogadamy z nim. Uwaga! Troszkę się zgubił koleś. Dzicy koczownicy atakują w okolicy. Nie brakuje też to, a kiedy mówię, nie brakuje. A kiedy mówię, że jest ich. O hej. Możemy tylko mieć nadzieję. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zbyt dużo to mi nie powiedziałeś, ale dobra, o jakich ci rebusiów chodzi, bo mi też zbytnio nie pomogłeś tą twoją cholerną informacją. Dobra, pójdziemy tutaj dalej. Poczekajcie, tu mam jakąś jaskinię. Okej, dobra, chyba o tą chodzi. Tak, musimy tutaj wybić koczowników. Także tak właśnie zrobimy. O kurde, łuki. Nienawidzę łuków. O, mamy wspólnika naszego, o, którego zabiłem niestety. Trudno. Gin. Agresywni koczownicy, no i to tyle? LOL. Ale mi pizgnął koleś. Nieźle. Ale nie ze mną te numery. Dobra, tutaj mamy magiczny korzeń oraz poranne roski. Nie, porannych rosek nie ma, przepraszam. Ale są magiczne korzenie. I mamy jakąś starą skrzynię. Znaczy starą skrzynię mamy. Co my tutaj mamy w tej starej skrzyni? Fala mrozu, jakieś tam badziewia, ale dobra, weźmiemy je ze sobą. Mogą się przydać. Tu mamy kolejny magiczny korzeń. No i dobra, i możemy teraz spokojnie wrócić. Dobra, zobaczymy jeszcze dalej, ponieważ mogą być jeszcze jakieś jaskinie, prawda? Nie, tu już raczej nie będzie nic. Te topielce tylko są, ale dobra, się wrócimy. Pójdziemy do tego typka, akrobora czy jak mu tam, ale najpierw obszukamy zwłoki rabusiów, yeah! Dobra. No i teraz spokojnie możemy iść do akrobora, czy jak mu tam, zapomniałem Niku, chciałem powiedzieć. LOL. Nie, dobra, czyli z sobą nie możemy pogadać. No to tyle, no to pójdziemy do miasta i wykonamy jeszcze parę misji u kogoś tam. Zobaczymy, u kogo się będzie dało. Bo jak u nikogo, to troszkę lipa. Dobra, u Almy. Amula nie mogę wypełnić misji, tak? Nie, brakuje mi 25 punktów reputacji, abym mógł wejść do tej świątyni. Trudno. Przesłał mi Amul, a teraz mnie przepuść, nie. Bo przeczułam, że koleś mnie zaatakuje. Gdy to powiem. Ale koleś się powtarza. Ahmed. Nie chcę być twoim nauczycielem, bo cię nie lubię. I tyle. Jakiś wojownik, Carlos, z którym rozmawialiśmy już. Tu mam jakiegoś typka. Okej. Okay. Witaj w Bakareszu. Witaj, witaj. Jestem Ash. Jeśli pod... Co? Świątynia to sanktum. Powierzamy złoto czarnym magom. Jeśli chcesz się pomodlić, musi ci Świątynia jest zamknięta i tylko Amul... O Jezu! Co mam zrobić, żeby Amul wpuścił... Możesz popracować dla Silvio. O, Silvio! Możesz też walczyć na arenie. Co jeszcze? No cóż, my, miejscy kupcy, musimy płacić. Jeśli zaniesiesz Amulowi nasze złoto, będzie wiedział, że ci... Oczywiście przychylam się do twego życia. No dobrze. Musisz przekonać Jafara, Carlosa i Al. Kiedy już otrzymasz ich zgodę, wróć do... Okej, dobra, lecimy teraz do tych kolesi. Okej, tu mamy Jafara. Naprawdę? Kto wie? Może pracujesz dla koczowników i przybyłeś do Bakareszu, żeby wkupić się w nasze łatki?
No więc jak to... Chyba nie powinniśmy ci ufać, dopóki nie u... Czym się możesz poch... Tak, znasz się na prowadzeniu interesów. Możemy z czystym sumieniem... Dobra, rozumiem. Jednego przekonaliśmy. Złotem nie będzie problemu, mogę wszystkich przekupić, ponieważ złota mamy dużo i te złoto mi wystarczy do końca gry. Tak mi się wydaje. Nawet kupiłbym sobie, szczerze powiedziawszy, już zbrojkę paladyna, która będzie lepsza, chociaż nie będzie ten klimat właśnie maga. Nazywam się Sylwia. Trzymaj łapy przy... Wow. Rozumiem. I te... Okej, okay, chyba mnie nie lubisz, tak? Dobra, u niego potem sobie wypełnimy tę misję. Na razie mam misję u tego ziomka. Przekonaj kupców, okej, okay, bla 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 bla. Carlos i Aldo. Dobra, rozumiem. Aldo gdzieś widziałem, tylko nie pamiętam gdzie. Carlos gdzieś jest tutaj. Poczekajcie, bo troszkę się zgubiłem w tym mieście. Nie, tutaj raczej nie. O, w mordę. Aha, już chyba wiem gdzie. Dobra. Tu mamy Jafara. Carlos będzie tutaj, już kojarzę. Tak, mamy Carlosa. Przekażę twoją daninę Amulowi. Żeby cię wpuścił do świątyni? Dokładnie. Zajmij się ruinami, a nie będę... Lepiej... Jakimi ruinami? Kolego. Ja tu żadnych ruin nie widzę. I nie wiem, o jakie ruiny ci chodzi w ogóle. Hello? Dobra, to tego najwyżej olejemy, bo go nie lubię. Już mnie wnerwił koleś. Także pójdziemy teraz do... Aldo. Tylko gdzie ten Aldo się znajduje, bo nie wiem. O, jest Aldo. Chcesz dostarczyć nasze złoto? Tak. To mi się podoba, ale pewnie... Więc... Załatwiaj te interesy z Amulem, ale będzie... Kiedy już dostaniesz się do świątyni, polecisz mnie cza... Mam cię. Właśnie tak. Niech się dowie, że jestem... Zobaczę. Pokładam w tobie... Dobra. Dobra, czyli u niego już zgodę dostaliśmy. Tylko z tym Carlosem są największe problemy, że tak powiem. Dobra, wejdziemy do Bakareszu i drobna przysługa dla Carlosa. Carlos, na razie... Dobra, przeczytam sobie to jeszcze raz, na spokojnie. Ale o jakie ruiny chodzi, no kuźwa mać. Nie wiem, czy podczas rozmowy czegoś nie przegapiłem, czy po prostu... nie mam pojęcia. Ruiny! Kurde, popieprzyło mi się, ruiny o ruiny chodzi, a myślałem, że cały czas o jaskinie, głupi ja. Czyli chodzi o właśnie o coś... W tym stylu, właśnie o takie ruiny. Ja przez cały czas myślałem, że chodzi o jakąś jaskinię. Dobra. Troszkę się pogubiłem. Czyli dobra, mamy te ruiny na północy, jak i na południu. Przynajmniej na północy wiem, że są teraz, ale nie wiem jak z południem. Ale tutaj jest pusto, tutaj raczej nic ciekawego nie ma. Aha, dobra, do niego nie pójdziemy jednak. Pójdziemy teraz do Carlosa. Carlos, gdzie jesteś? Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano? Nudzi ci się? Hernando, to raczej nie z nim mamy rozmawiać. Robi się już ciemno. W tym problem taki mały. Lepiej mi nie przeszkadzaj. Mago zbierają, jest, ale... Dobra, teraz pójdziemy na południe ruin. Południe? Tak, południe ruin i zobaczymy, co się tutaj znajduje. Nie wiem, o jakie ruiny mu dokładnie chodziło. Chyba... Z tymi niewolnikami, właśnie, no. Chyba wiem już o co chodzi przynajmniej. Dobra. Muszę pracować. Niewolnik. Pokaż mi swoje towary, to raczej nie to. Okej, tu mamy kolejnego niewolnika. Pewnie z którymś można pogadać, albo coś w tym stylu. Jakiś koszyk. A w koszyku 5 sztuk złota. No, nieźle. Spodziewałem się czegoś więcej.
ale trudno. Dobra, to mamy srebrny kielich. I mamy jeszcze tutaj ruiny. Także jeszcze zobaczymy, co się tutaj znajduje. Hua! O, tu mamy kolejny koszyk. Chociaż wątpię, żebym coś tutaj znalazł. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wątpię. Bo jakoś mi coś tak śmierdzi ta sprawa. Z nikim pogadać nie można, nic, itp. Wow! Wow, 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 nie, tak się nie bawimy! Odejdźcie ode mnie. Cholerę jedne. No i dobra, dobra, wrócimy się teraz do Carlosa, zobaczymy, czy będzie można z nim teraz pogadać. Ponieważ, no, dużo się o tym nie dowiedziałem. Albo będziemy mieć kłopoty. A poczekajcie, pójdę spać do rana. O, mogę iść spać, świetnie. Prześpimy się do rana, aby było wszystko lepiej widać. O, jak pięknie! O to chodziło. Ten odcinek może być ogólnie nudny, naprawdę może być tak nudny, że po prostu... No, że może być nudny, po prostu. Dobra, tu mamy szakala, którego zabiliśmy i tu mamy kolejne kuferki, srelki, duperelki. Dobra, weźmiemy wszystko. Wow! Spadł na dół. O, coś tutaj mamy. Stara szkatułka. Właśnie, to jest ta stara... To są te stare szkatułki, które trzeba zabrać. Jakąś tam misję dostałem. No i właśnie... Te szkatułki są gdzieś pochowane, tak? Tak, dobra. Chyba tak. Chyba o to chodzi. Nie wiem, czy chodziło o jedną szkatułkę. Poczekajcie, zobaczę jeszcze raz w dzienniku misji. To nie, tutaj. O, trzy szkatuły, właśnie. Poczekajcie, jeszcze raz przeczytam tą misję. Okej. Ale jedną szkatułkę już znaleźliśmy, także zostały jeszcze dwie. Teraz wydaje mi się, że będzie trudniej z tymi szkatułkami, ale trudno. Tu na dole raczej nic ciekawego nie będzie. Nie, tu nic nie ma. Jeszcze tutaj mamy ruiny, także też tutaj wejdziemy. A, tu już się wracamy. Okej, już wiem, gdzie jestem. O, kolejna szkatułka. Świetnie. Jeszcze tylko została jedna. Dobra, znajdziemy już tą szkatułkę. Mimo, że będzie trudno, to i tak ją znajdziemy. Tu nigdzie nie ma, nigdzie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu też nie ma, chyba trzeba będzie się wrócić za tymi szkatułkami jeszcze raz, ponieważ mogłem przeoczyć. Albo te szkatułki będą po prostu... Te szkatułki będą po prostu na północ, w północnych ruinach, także też się tam wybierzemy i zobaczymy, czy je znajdę. Bo te północne ruiny po prostu dobrze ich nie obszukałem. Dobra, tam mamy te ruiny. O kurde, aż mnie gardło boli od tego nawijania całego, ale okej. Więc zapłać złotem. Inaczej zapłacisz krwią. Rozumiem ciebie doskonale, dobra. Tutaj raczej, ale wątpię, żebym tutaj znalazł te szkatułki. Tą szkatułkę, ponieważ została mi jedna szkatułka. Już. Ale dobra, obczaić można, prawda? No, tak jak mówiłem, tutaj raczej nic ciekawego nie będzie, trudno. Także dobra. Na pewno nic nie ma? Tak, nic niestety nie ma. Dobra, to się wrócimy. I zobaczymy jeszcze raz w tych ruinach. Gdzie są te szakale? Kurczę, teraz się rzuciły na mnie. Wow, troszkę ich jest! Jak z szakalami, to troszkę wow, ich trochę jest. A nie, zostawcie mnie. O, dobrze by było zapisać grę, ponieważ od początku nagrywania nie zapisałem ani razu.
O, jakby mnie zabiją jak teraz! Wow! I widzicie, dobrze, że zapisałem tą grę jednak. O, było ze mną kiepsko, się zablokowałem w... o tą głupią belkę, czy cokolwiek to było. A ja z chwili czasu, wybaczcie, ale ja się napiję. Dobra. Dalej, przytuł się, wow! Dobra, wyciągamy... berło. Kostur, jakie berło! Co w ogóle powiedziałem? Odczepcie się ode mnie. Nienawidzę walczyć z wilkami, z szakalami i innymi... Dobra. Udało się. Teraz szukamy tej ostatniej szkatułki. Chociaż wątpię... O, jest! Widzę szkatułkę! Widzę ją! Mam szkatułki wszystkie, bo... Tak, udało się! Świetnie! Mamy już szkatułki. No i dobra. Teraz... O kurde, co my tutaj mamy? Kolejnego szakala. I lwy, dobra. Mnie tutaj nie było. I teraz możemy się już spokojnie... spokojnie już możemy... Poczekajcie, u kogo te trzy szkatułki były? U Aldo, dobra. Pójdziemy teraz do Aldo. Oddamy mu też szkatułki. I po prostu... I pójdziemy dalej wykonywać misję. Tak. Ale najpierw pójdziemy do Carlosa. Zobaczymy, czy można z nim pogadać już. Jak nie, to kij mu w oko. Hernando, poczekajcie, bo troszkę się pogubiłem znowuż. Krwią zapłacę, tak. Też cię lubię. Nie, nie możemy z nim pogadać. Dobra, pójdziemy do Aldo. Jafar, Aldo. Oto wkrótce będę, proszę, to dla ciebie. Ale żyd, ja myślałem, że mi da jakąś reputację, a nie złoto. Ja bym wolał już reputację, złoto już mi kompletnie nie jest potrzebne. Ponieważ mam go już zbyt dużo. Nie, dobra ludzie, już zakończę ten odcinek. Ten odcinek był troszkę, no nie, można by powiedzieć nudnawy, ponieważ więcej było tego łażenia niż jakiejkolwiek walki. Także ja sobie zapiszę grę i ja się z wami żegnam. Także jeżeli filmik wam się podobał, to oceńcie ten filmik. Bardzo bym was o to prosił, łapką w górę, bądź łapką w dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.